Dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie już teraz dobrze słychać, dobrze widać, i będziemy mogli dzisiaj za chwilę wystartować z prezentacją. Mam super humor i bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj właśnie tutaj spotykać na Dotnet Summit. I bardzo się cieszę, że przyszliście tutaj, żeby posłuchać właśnie na temat tego, czym jest minimal API teraz, w dzisiejszych czasach, w tym roku, pod koniec 2023. Mam nadzieję, że to będzie dla Was interesująca prezentacja. Mam nadzieję, że wszyscy będą mogli wynieść z tej prezentacji coś, dla siebie. To będzie historia prawdziwa, ponieważ od kilku miesięcy jestem już w trakcie tworzenia, właśnie produkcyjnego systemu, który jest oparty o minimal API. I szczerze mówiąc, jestem sam zaskoczony, w jaki sposób to działa, ale nie, nie wyprzedzajmy kilku faktów. Zacznijmy. Od początku. Minimal API historia prawdziwa. Tak jak powiedziałem, będziemy opowiadać sobie o prawdziwym projekcie, który, a przynajmniej będę opowiadał o wnioskach z prawdziwego projektu. Niestety nie będę w stanie się z Wami podzielić dokładnie, jak ten projekt wygląda. Jak się pewnie domyślacie, ze względu na różne kontrakty, na różne ograniczenia związane z moim, z moim pracodawcą. A żeby zacząć zupełnie od początku. Nazywam się Kajetan Duszyński. Dajcie znać też w komentarzach. Potem będziemy sobie przechodzić na sam koniec przez Q&A. Kto, kto mnie mniej więcej kojarzy, mam nadzieję, że jest tutaj kilka osób, które, z którymi się już pewnie dobrze znam. Natomiast na co dzień jestem team leaderem i dotnet developerem w Git Team. Właśnie w Git Team, w gdyńskiej firmie <laughs> Pracuję od, od roku właśnie nad projektem, który tworzymy w, mocno w oparciu o minimal API. Była to decyzja, taka trochę, powiedzmy, na czuja na samym początku. Mieliśmy wolną rękę, jeśli chodzi o to, jaką technologię możemy wybrać, jak możemy rozwijać nasze, nasz projekt. Natomiast dużo słyszeliśmy o Minimal API. Dużo słyszeliśmy, ja sam trochę już swego czasu o tym, o tym robiłem, też prezentacji trochę, trochę się przyglądałem Minimal API. I szczerze mówiąc, jakiś czas temu stworzyłem nawet film na swój kanał na YouTubie, było to Minimal API w .NET 6. I w .NET 6 muszę przyznać, że wtedy, kiedy przyglądałem się temu, nie wiem, czy nazwać to framework, czy, czy po prostu sposób na to, jak budujemy nasze API, no to wtedy, wtedy miałem pewne wątpliwości. Myślałem o minimal API bardziej jako o narzędzie do prototypowania, bardziej o narzędziu, które mogłoby przydać się do tego, żeby na szybko sobie naklepać kilka endpointów, i właściwie tyle, dużo tam brakowało, było sporo rzeczy, których, których nie było po prostu, których nie było, w, a które były w kontrolerach, które znamy od wielu lat i do których jesteśmy przyzwyczajeni. Dlatego wtedy jeszcze zdecydowanie nie polecałem. Minimal API, natomiast to się już jakiś czas temu zmieniło. W dotnet 7 weszło sporo, sporo nowości, o których też za chwilę będę mówił. Natomiast e, kiedy przygotowywałem tą prezentację, bo właśnie, bo wszystko zaczęło się od tego, że chciałem. Zacząć mówić. Chciałem zacząć mówić właśnie o tym minimal API, bo naprawdę spodobało nam się w naszym projekcie. Pomyślałem, że to jest Way to Go i zacząłem mocno grzebać w tym, dlaczego tak jest, dlaczego Microsoft też stawia na, na minimal API w tej chwili, a nie podejście kontrolerowe. I, i, i początkowo ta prezentacja, ta dzisiejsza prezentacja miała się nazywać 7 rzeczy, o których musisz pamiętać, zanim zaczniesz. Tworzyć projekt w minimal API. Dlaczego siedem rzeczy tak sobie wymyśliłem? Szczerze mówiąc, znaleźliśmy jeden problem. Jeden problem mieliśmy, który w naszym projekcie, który, nad którym spędziłem 2 trzy dni, i okazało się, że po prostu ten problem istnieje i nie ma dla niego rozwiązania. O tym za momencik. Natomiast pomyślałem sobie, że skoro ja w projekcie, który powstaje od Czterech, pięciu miesięcy mniej więcej, bo, bo, bo wtedy się urodził pomysł na tą prezentację. Skoro wtedy znaleźliśmy jakiś jeden problem, no to na pewno tych problemów z siedem się znajdzie. No i jakie było moje zdziwienie, kiedy się okazało, że właściwie to jest jeden jedyny problem, który tak realnie udało mi się znaleźć, ale przy okazji postanowiłem sprawdzić trochę takie nastroje społeczne dotyczące tego, jak ludzie podchodzą w ogóle do tego minimal API. No i e, oczywiście wszedłem na Reddita, Przedłem na wiele innych stron, ale na redditie znalazłem takie naprawdę e, taką perełkę. Perełkę, jeśli chodzi o to, właśnie, e, jak ludzie, jak całe community dotnetowe podchodzi do, e, do Minimal Api, i oczywiście było kilka osób, które, e, które chętnie się e, wypowiadały, że w tak korzystają, że, że, że są zadowoleni. Ale oczywiście e, z, znaleźli się malkontenci, którzy. Pi, Pisali na przykład Tu minimal for big things. No i to jest jakby moje założenie właśnie z dotneta 6, że ono jest zbyt minimalne do dużych rzeczy, tym bardziej, że większość, niestety, większość um, tutoriali jakichś poradników na YouTubie pokazuje takie proste przypadki, czyli tworzymy dwa gety, dwa posty, dwa jakieś delity i na tym, na tym kończymy. No i faktycznie. <laughs> Wtedy, szczególnie na YouTubie, żeby nie przeklikiwać się po, po całej solucji, robi się pewne uproszczenia. Pewnie wiecie tak czy inaczej, że właśnie kiedy ogląda się jakiś tutorial, jakiś poradnik na YouTubie, to stosuje się, to, to twórcy stosują pewne uproszczenia. Tworzą kilka klas w jednym pliku, tworzą najróżniejsze rzeczy, tak, żeby ta prezentacja po prostu tego kodu była jak najłatwiejsza w odbiorze. I dlatego też prawdopodobnie Właśnie w przypadku minimal API wszystkie filmiki pokazywały, że wszystkie po prostu endpointy walimy do program CS i nic więcej tam się nie dzieje. No i faktycznie, jeżeli tak byśmy mieli zrobić, no to to jest zbyt minimalne dla dużych rzeczy. Zbyt takie prostackie dla dużych rzeczy, bo nagle mógłby nam się zacząć zrobić syf w naszym kodzie. Inne osoby właśnie pisały, że if I want a couple of endpoints I might smash it out with minimal API. No i tak, oczywiście jeżeli mamy małe API, jeżeli mamy nieduże Nieduże potrzeby, no to jak najbardziej dla osób, szczególnie które jeszcze nie są przyzwyczajone do tego zapisu i które nie mają pomysłu, w jaki sposób przygotować tą swoją solucję, no to, no to takie minimal API byłoby idealne po to, żeby sobie przetestować, zaprototypować jakieś rozwiązanie i potem się już dalej nie przejmować. Natomiast szczerze mówiąc, najbardziej zaskoczyło mnie w momencie, kiedy znalazłem tego typu komentarz. Komentarz, który mówił. Um, I hate that MS is spending development efforts on things that simply don't look natural in.NET. No, i to mnie tak naprawdę rozwaliło. Zacząłem się zastanawiać, o co właściwie chodzi. Dlaczego ktoś twierdzi, że. Coś nie wygląda naturalnie dla dotneta. Coś nie wygląda naturalnie dla C-Sharpa. W takim razie zacząłem sobie zadawać pytanie, co właściwie jest naturalne dla C-Sharpa? Czy naturalne dla C-Sharpa jest to, żeby nawalić klasę, która ma 500 linii kodu i być zadowolonym, bo mamy klamerki w oddzielnych linijkach niż cały kod? Czy naturalne jest to, żeby wszystko rozpisywać, nazywać zmienne, tak, że zajmują całą linijkę? No. Jakby nie do końca nie do końca rozumiem nie rozumiałem ten zarzut, aczkolwiek faktycznie minimal API wygląda jak coś czego jeszcze nie było, jak coś czego jeszcze do tej pory nie stosowaliśmy i wydaje mi się, że tak już tak już w nas urosła ta jakby zasiedzieliśmy się w tym naszym MVC, w tym naszym Web API, że nie widzimy, że może być inaczej. A umówmy się Minimal API wygląda dokładnie tak samo, jak wszystkie nowoczesne frameworki do pisania API. Z tego, co pamiętam, w Next się pisze właśnie mniej więcej tak samo. W Pythonie, jeżeli chcielibyśmy stworzyć API, też pisalibyśmy w podobnej składni. Oczywiście, Microsoft widać, że od kilku lat... Idzie w stronę tego, żeby powtarzać, żeby e, naśladować te nowoczesne języki, po to, żeby nie zostać w tyle. I chwała im za to, jeśli o mnie chodzi. E, wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo dobry. Krok w dobrą stronę, właśnie ze względu na to, że mamy niższy próg wejścia teraz do tego, żeby wejść w ogóle w tą technologię. A co się w ogóle pojawiło? Bo powiedziałem wcześniej, że w dotnecie 6 to było jeszcze zbyt małe, nawet dla mnie, właśnie, żeby zacząć tworzyć jakiś sensowny projekt, więc co się pojawiło takiego w dotnecie 7, że zmieniłem zdanie. Po pierwsze, zmieniła się możliwość dodawania filtrów. Dodawanie filtrów tego nie było zdecydowanie. No i w ogóle takiej obsługi właśnie na około naszych endpointów. Jeżeli chcieliśmy coś zrobić dodatkowego, z tym mieliśmy problem. Teraz mamy możliwość tworzenia filtrów i pokażę Ci też zaraz w samym kodzie, jak to wygląda z jednej i z drugiej strony. Jak to wyglądało? Kiedy stosowaliśmy kontrolery, jak to właśnie wygląda teraz. To, co bardzo lubię, jeśli chodzi w ogóle o minimal API w tym momencie, to jest właśnie to, że możemy tworzyć wszystkie endpointy właśnie w taki sposób, w jaki ostatnio dużo używamy. Jakby dużo, dużo kodu tworzymy. Mamy chainy metod statycznych, dzięki czemu mamy zapis podobny jak w linku. Mamy, mamy funkcję, Anonimowe, które również w wielu przypadkach e, używamy. Dlatego, dlatego wcale nie wydaje mi się, żeby to było jakieś bardzo nienaturalne. Kwestia jest tego, e, jak bardzo jesteśmy przyzwyczajeni do starego zapisu. Drugą nowością, której zdecydowanie bardzo brakowało e, w poprzednich wersjach, a która realnie teraz e, daje nam <laughs> daje nam e, możliwość. Przepraszam, nie to chciałem pokazać. O. To, co, to co daje nam możliwość faktycznie ułożenia w porządny sposób tego jak będziemy tworzyć nasze API jest dodanie grup wcześniej jak tworzyliśmy, <laughs> wcześniej jak tworzyliśmy nasze API za pomocą minimal API no to mieliśmy możliwość właśnie wykorzystania tylko tych metod app map get map post map delete map patch i map put I to przy większym API gdzie mamy wcześniej zdefiniowane jakieś kategorie naszych zasobów no to, no to było problematyczne bo Cały czas trzeba było przepisywać właśnie tą naszą ścieżkę. A teraz, kiedy mamy grupy, możemy mieć taki trochę look and feel, jeśli chodzi o kontrolery. Kiedy tworzyliśmy kontrolery, na górze kontrolera mieliśmy tą główną ścieżkę, taki prefiks naszej ścieżki do danego kontrolera, i potem przy każdej akcji, oczywiście, mogliśmy ród stworzyć. Teraz właśnie grupy robią nam taki nazwijmy to kontroler. Tyle, że to nie jest oczywiście kontroler. Zaraz powiem też dokładnie, czym się w ogóle to podejście z Minimal API różni, natomiast w grupie. Możemy stworzyć po pierwsze prefiks dla naszych zasobów, czyli w naszym przypadku może to być jakiś public to do, private to do's i potem odpowiednie restowe. Metody tam zastosować geta po ID-ku, geta po wszystkich, deleta, pacza i tak jak, tak jak mówię, wszystkie inne metody możemy spokojnie używać, ale też na grupie możemy, grupę możemy oznaczyć konkretnymi tagami, możemy dodać całą autoryzację albo na całej grupie, albo na jednym endpointie więc wszystkie te same możliwości, które były w kontrolerach, teraz też już są dostępne w minimal API. No i wrócę do tego, co już, co już pokazywałem, tylko chciałem, szczerze mówiąc, to pokazać na samym końcu, to jest ten jeden problem, który miałem. Jeden problem, który miałem na samym początku, kiedy, kiedy tworzyliśmy właśnie nasz, nasz projekt, to znaczy obsługa plików. Z jakiegoś powodu do, do dzisiaj znaczy dzisiaj już teraz wiem, ale przez długi czas, przez kilka dni szukałem, dlaczego nie chciały mi się przez swagera przesyłać pliki, kiedy stworzyłem taki prosty prosty endpoint właśnie do postowania jakiegoś pliku. I szukałem najróżniejszych rozwiązań, bo wszystko, wszystkie tutoriale, które widziałem, czy to na Udemy, czy na YouTubie, czy w dokumentacji, wszystko pokazywało właśnie mniej więcej taki prosty przykład, że teoretycznie powinienem dać zwykłego iForm file'a, przekazać go, zapisać albo iForm file collection, żeby przekazać kilka plików i wszystko to powinno bez problemu działać. Z jakiegoś powodu niestety Swagger Cały czas mi plu błędem, że jemu się nie, 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 nie podobał, nie podobał format, w jakim, w jakim przesyłam, bo on się spodziewał multipart form data, a wysyłał, wysyłał, coś innego. Więc coś tam mu nie pasowało. Okazało się właśnie, że po pierwsze mamy coś takiego w, w, w WebAPI, jak, jak atrybuty bindujące. Atrybuty bindujące do, dokładamy w naszych parametrach, naszych endpointów i to może być albo from query, albo from body, albo from services, albo właśnie from. Form. Okazuje się właśnie teoretycznie, że gdybyśmy dodali ten from form, to swagger powinien odpowiednio zbudować cały kontrakt OpenAPI, wszystko powinno się dobrze parsować i wszystko powinno działać bez żadnego problemu. I kiedy dodawałem tego from forma do moich endpointów, okazywało się niestety, że w ogóle wszystko przestawało działać, nic nie chciało mi się kompilować, znaczy kompilowało się, ale, ale nie chciał się wygenerować swagger, no i zaczęło Zacząłem grzebać. Zacząłem grzebać w tym wszystkim, jak to w ogóle powinno wyglądać, no i okazało się, że Microsoft z jakiegoś nieznanego mi do dzisiaj powodu postanowił zrobić jedną rzecz. To znaczy przeniósł wszystkie modele bindowania, które znaliśmy z WebAPI, czyli właśnie From Query, from, from co tam było, from header, from, from services from body i tak dalej, i tak dalej i tylko tego jednego, jednego from form nie przeniósł. Okazuje się, że postanowili w ogóle to porzucić, w ogóle ten sposób bindowania porzucić i i tego do tego wsparcia nie będzie. Więc w jaki sposób można przesyłać pliki w minimal API? Bo oczywiście można, i oczywiście bardzo szybko ostatecznie znalazłem, jak zacząłem o tym czytać, znalazłem rozwiązanie. Okazuje się, że być może jakoś za jakiś czas będzie to jak, jakoś rozwiązane, ale po prostu przy endpointach, którymi przesyłamy pliki, nie można używać. Swagera, bo to swagger się źle generuje właśnie, kiedy nie używamy from forma i w związku z tym, jeżeli mamy jakieś endpointy, którymi będziemy testować. Przesyłanie plików, wtedy używajmy Postmana czy czegokolwiek innego, żeby z zewnątrz strzelić, i wtedy będzie wszystko działało. Uwierzcie mi, bez najmniejszego problemu. Kilka włosów przez to straciłem, ale na szczęście problem został rozwiązany. No i znowu, okazuje się, że ostatecznie sam problem nie do końca leży w Minimal API, bo Minimal API jak najbardziej obsługuje to przesyłanie plików ale problem pojawił się właśnie po stronie samego swagera. Myślę, że swager i generator kodu swagera jeszcze nie jest dostosowany do tego, żeby dobrze to obsłużyć. Mam nadzieję, że za jakiś czas będzie to działało lepiej. Ale żeby żeby was nie zanudzać takimi slajdami, mam nadzieję, że przejdziemy teraz do ciekawszej, ciekawszej części, czyli do samego kodu. I przygotowałem kilka, kilka rzeczy tak naprawdę. Kilka rzeczy, które chciałbym wam dzisiaj pokazać i to będą również bardzo proste rzeczy. Po pierwsze przygotowałem benchmark, ale ten benchmark pokażę wam na samym końcu. Natomiast chcę wam pokazać właśnie w jaki sposób buduje się takie API. Mam nadzieję, że to co będzie widoczne tutaj po lewej stronie może być znaczy no właśnie, to może być troszeczkę małe, ale będę o tym wszystkim opowiadał. Zaraz pokażę dokładnie kod. To co dzisiaj przygotowałem jeśli chodzi o kod, to po pierwsze dwa podejścia. Dwa podejścia do pisania tego, tego API. Takie właśnie, które pokaże nam, w jaki sposób różni się budowanie, budowanie tych. Tych api. Z jednej strony, wszystko to, co jest, będzie tutaj pokazane w różnicach pomiędzy kontrolerami a minimal api, jest zawarte tutaj w czystej architekturze. Stworzyłem taką podstawę czystej architektury, bardzo prosty, jakiś, jakąś warstwę domeny, gdzie mam dosłownie dwa modele. Jeden to jest kategoria, drugi to jest produkt. Nic ciekawego się specjalnie tutaj nie dzieje. Z drugiej strony, mamy właśnie mamy, mamy czystą architekturę. Czy w czystej architekturze bardzo prosta sprawa? Po raz kolejny mamy warstwę aplikacji w warstwie aplikacji mamy jeden komand, który tworzy tworzy mi, tworzy mi produkt. I to znowu to w każdej sytuacji, oczywiście mu możemy mówić o czystej architekturze, mogą być zwolennicy, mogą być przeciwnicy. Natomiast wiemy doskonale, że tego typu, tego typu aplikacje wiele, wiele osób tworzy. No, i żeby pokazać, w jaki sposób samo minimal API jest tutaj stworzone. Um, nie chciałem zrobić tak, żeby właśnie tutaj pokazać, pomimo tego, że to jest tylko jeden endpoint, i właściwie mógłbym po prostu tutaj um, dorzucić. Bez żadnego problemu, jakiegoś app, map posta, prawda? I mógłbym stworzyć sobie jakiś prosty endpoint, ale nie chciałem tego robić, żeby właśnie nie pokazywać tego dokładnie tak samo, jak pokazują wszyscy na, na każdych tutorialach. Dlatego chcia, chciałbym Ci pokazać, w jaki sposób można ułożyć Twoje, jak Twój projekt, tak żeby można było to zrobić. Bardziej elegancko, tak, żeby łatwiej to było utrzymywać i tak, żeby lepiej się z tym pracowało. Bo faktycznie w moim projekcie, który, który już mniej więcej od roku tworzymy, myślę, nie liczyłem ostatnio, ale myślę, że gdzieś około 100 endpointów mamy stworzonych. 100 endpointów no to wiadomo, że gdybyśmy tutaj dołożyli jeszcze z jakąś logiką, z jakimś mediatorem, przesyłaniem, właśnie. Tych zapytań gdzieś do innej warstwy, no to tutaj by nam się zrobiło przynajmniej z tysiąc linii kodu. Oczywiście, żeby tak nie było, żeby to było w miarę utrzymywalne, musieliśmy to jakoś podzielić. Zastanawialiśmy się, jak to zrobić i prawdopodobnie będą i zwolennicy i przeciwnicy takiego podejścia, bo z jednej strony mamy troszkę więcej, troszkę więcej. Kodu do napisania, przez to w jaki, jaki sposób przyjęliśmy, i pewnie nie wszystkim się on spodoba, ale mam nadzieję, że da Ci to chociaż jakiś pogląd na to, w jaki sposób możemy, możemy z tym pracować. Po pierwsze, jak zobaczysz sobie tutaj, mam jedną metodę, którą wywołuję. To jest Configure module, product, product Module. Dokąd on prowadzi do mojej klasy Endpointów? Moja klasa Endpointów właśnie tutaj ma statyczną metodę Configure Product Module, która rozszerza oczywiście Web Application. I tutaj mamy kolejną metodę rozszerzającą, to jest po prostu add products. Dlaczego tak to robię? No, bo jeżeli mielibyśmy więcej zasobów, to moglibyśmy to jeszcze sobie podzielić na dodatkowe pliki. Można z tego zrobić klasę partial i stworzyć tutaj takie, takie ładne drzewko, właśnie z tymi endpointami. Znowu, są, są zwolennicy, są przeciwnicy, właśnie takich klas, klas typu partial. Ja osobiście lubię, kiedy mi się tam w drzewka zwija, tak jak, tak jak Application JSON. Tak jak wiele innych, ci, którzy więcej robili trochę w Blazorze, to też mogą być bardziej przyzwyczajeni. Natomiast jest to jeden ze sposobów, właśnie na, na, na naszą organizację kodu. Dalej mamy właśnie dołożenie naszych produktów. No i to jest tutaj, co. To, to co, o, o, o czym wspominałem, czyli dodanie grupy. Grupa produktów, po to, żeby, żebyśmy mieli główny prefiks dla moich zasobów typu produkt, i dalej możemy sobie tworzyć dowolne, dowolne endpointy, takie jak potrzebujemy. Co mamy tutaj jeszcze dodatkowo? Mamy właśnie dodany tag produktów, tak żeby wszystkie endpointy były otagowane w, w moim kontrakcie potem OpenAPI, no i mamy wskazanie with OpenAPI po to, żeby, poprawne, żeby zawsze była sprawdzana poprawność ze standardem OpenAPI. Jeżeli tego nie dodamy, różne cuda mogą się wydarzyć, różnie to potem może być też interpretowane przez generatory kodu. Oczywiście OpenAPI, nasz, nasz Swagger JSON będzie wygenerowany bez większych problemów, ale jeżeli dodamy to, faktycznie faktycznie będzie pilnowane to, aby wszystko było zgodne ze standardem OpenAPI. No i mamy kolejną metodę rozszerzającą, czyli map z API. Tutaj mam właśnie dodatkową metodę po to, żeby stworzyć sobie kolejne Wywołanie kolejnych metod, kolejnych metod rozszerzających. Strasznie dużo, rozumiem strasznie dużo, szczególnie dla tak prostego, dla tak prostego przypadku. Natomiast nie wiem, nie wiem, na ile tworzyłeś, czy tworzyłaś dużo do tej pory web-api za pomocą kontrolerów. Natomiast mam wrażenie, że kiedy tworzymy i mogę tutaj właśnie otworzyć jakiś testowy kontroler, kiedy tworzyłem kontrolery. W taki sposób i na początku one ładnie tam pilnowałem, żeby gety były na górze, potem posty, potem pacze, potem puty i na samym końcu delity, tak żeby łatwo było się w danym pliku, w danym kontrolerze połapać. Tak doskonale wiem, że jak wchodził jakiś zespół pięcio- sześcioosobowy, wszyscy zaczęli na szybko dodawać endpointy, to tutaj się zawsze robił bajel. Zawsze potem były wymieszane, co po niektórych, w niektórych zespołach wiem, że były używane regiony. Najróżniejsze rzeczy, takie rzeczy, które nie powinny w ogóle mieć miejsca w naszych, w naszych plikach, w, naszych, w naszym codebase, ale jednak jakoś tam staraliśmy się ten, trzymać ten porządek. Dlatego my tutaj, tutaj tworzymy sobie oddzielne po prostu metody, w jaki sposób, właśnie za pomocą takiej metody rozszerzającej, i potem gdybym tworzył dalej ten projekt, miałbym coś takiego jak map get products. Endpoints i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście potem jakieś patche, puty, delity, tak żeby można było em, bardzo łatwo na tym nawigować. I w każdej chwili mogę przejść sobie do konkretnej grupy, i wiem, że doskonale, że jeżeli szukam coś, co będzie modyfikowało moje dane, to będę musiał przejść do metody albo z paczami, albo z putami. Jeżeli coś, co tworzy, no to wiadomo, że z postami i tak dalej. Więc można faktycznie zrobić to bardziej elegancko, tak żeby łatwo było nawigować po tym. Potem już sama organizacja to w plikach tego w plikach to już jest sprawa zupełnie wtórna, niektórzy, niektórzy lubią takie, takich kilka metod po prostu pod sobą, niektórzy lubią tak jak wspominałem te parsiale, niektórzy w ogóle wolą sobie to po kilku klasach porozrzucać, nie ma z tym żadnego problemu, polecam już się potem zastanowić w jaki sposób to chcemy zrobić samodzielnie. No i co się dzieje już przy samym endpoincie? Przy samym endpoincie też staram się, żeby sam endpoint był tym, do czego endpoint jest Stworzony. To znaczy, kiedy znowu wrócę do tego podejścia z kontrolerami. Kiedy tworzyliśmy kontroler, no tutaj mamy proste kontrolery, ale jeżeli wejdziemy sobie w ten standardowy Weather Forcast Controller, no to zobaczymy, że w tych um, bardzo często w tych akcjach już działa się jakaś magia. Tutaj się, przez to, że to była zwykła metoda, tak naprawdę taka, którą znamy, kusiło tutaj, żeby wepchnąć tutaj jakąś logikę, żeby coś tutaj jeszcze zrobić dodatkowego, a w związku z tym, że już od lat tak realnie nie używamy tego wzorca MVC, do którego byliśmy przyzwyczajeni i do którego był stworzony właśnie web API wzorzec MVC teoretycznie dzielił nam naszą aplikację na trzy warstwy, model, view i kontroler i w tym kontrolerze wtedy było dużo logiki było dużo przeliczeń po to, żeby tylko potem uderzyć po jakiś model taki, który był nam już potrzebny do zwrócenia do view, natomiast szybko zauważyłem Uważaliśmy, że ta trójwarstwowa taka standardowa, standardowa architektura właśnie za pomocą tylko model view i kontrolera, no to to się nie sprawdza. To się nie sprawdza, bo to jest ciężko utrzymać. Mieliśmy tak zwane heavy controllers, które były bardzo ciężkie, bardzo duże i staraliśmy się odchudzać. Kiedy je odchudzaliśmy, no to staraliśmy się jak najwięcej tej logiki przenosić właśnie na, na przykład do warstwy aplikacji albo gdziekolwiek indziej, ale mimo wszystko cały czas nam te Akcje w kontrolerach zostawały. Tutaj coś trzeba było zrobić, dlatego teraz staram się jak najwięcej wynosić poza, poza samą definicję endpointa, żeby definicja endpointa faktycznie pokazywała mi dokładnie to, do czego ona jest stworzona. Ona ma mi pokazać, co na, jakim, na jakim dokładnie endpoincie będzie działać, jaki będzie ród do tego endpointa. Po pierwsze, co będzie przyjmować, czyli w tym przypadku będzie to jakiś product request, który sobie możemy oczywiście zobaczyć, ten product request. Tutaj niewiele się dzieje, tak jak wspominałem, ze względu na to, że product jest też dosyć prosty. Mamy przekazać jakiś name, description, price i kategorię ID. I nic więcej. No i właśnie, żeby tutaj odpowiednio zareagować, odpowiednio to przerzucić gdzieś do jakiejś innej warstwy, wstrzykujemy sobie jeszcze serwis API. Ważna jest informacja właśnie w tym przypadku. Teoretycznie znowu te wszystkie adnotacje nie powinny być potrzebne, bo kompilator i generator swagera powinno, powinny sobie z tym poradzić. Zobaczy, że to jest tak naprawdę moje API, jest tak naprawdę moim moim serwisem, request jest moim body, to wszystko powinno bez większych problemów się zmapować, natomiast tutaj chciałem tych adnotacji użyć, żeby pokazać właśnie, że możemy też konkretnie wskazać, natomiast za, musimy pamiętać, że tego, czyli forum, o, przepraszam, from form, nie możemy używać, bo nie jest wspierane w minimal API, dlatego pamiętajmy, żeby, żeby akurat tego jednego elementu nie wykorzystywać, a chyba tam mi S zabrakło, jeśli dobrze kojarzę. Co dalej? Wskazujemy konkretną nazwę dla naszego, dla naszego endpointu. Jest to też szczególnie ważne dla Open OpenAPI, właśnie ponieważ będzie to Kwestia tego, jak się będzie w słagerze wyświetlał ten endpoint. Po drugie, tego, że każda nazwa powinna być unikalna, więc jeżeli zaczniemy tworzyć o tej samej nazwie dwa endpointy, zacznie nam się wykraczać nasz, nasz, nasz swager i będzie krzyczeć o tym, że OpenAPI nie jest w stanie się wygenerować, co powinno być dla nas odpowiednią. Odpowiednią informacją do tego, że gdzieś popełniliśmy błąd. No i ostatnia rzecz, właśnie w kwestii tego, jak definiuję sobie moje endpointy, to jest to, że stworzyłem jeszcze jedną dodatkową metodę rozszerzającą, czyli produces standard responses from post, czy post responses. Dlaczego coś takiego stworzyłem? No bo znowu, jeżeli mieliśmy kontrolery, w kontrolerach mogliśmy zrobić coś takiego jak produces, response type. I tutaj wskazać, jaki, jaki będzie ten response, tak, czyli na przykład 201, jeśli to jest post, 200, jeśli to jest jakiś get, i tego typu rzeczy. I potem, jeżeli chcieliśmy wskazać również, że możemy napotkać 400 w przypadku błędu, albo mogliśmy napotkać produces response type. Mogliśmy napotkać oczywiście 404, teoretycznie nie musimy tego nie, nie musimy tego generować, bo jak rzucimy 400, no to rzucimy 400. Wiadomo, że, że coś takiego będzie. Natomiast jeżeli chcemy być tak zupełnie zgodni ze standardem Open API i potem pomóc naszym frontendowcom, warto właśnie te, te definicje właśnie responsów. Dodawać, bo wtedy łatwiej im będzie obsłużyć taką 400 czy 404, bo w kontrakcie Open API przyjdzie dokładnie definicja, jaka odpowiedź będzie w przypadku 400, jaki model przekażemy w przypadku 400 czy 404. I wszystkich innych błędów. Dlatego, żeby, żeby nie powtarzać wszystkich tych annotacji przy wszystkich endpointach, przy wszystkich kontrolerach, stworzyłem takie taką metodę Produce Standard Response Post, i dokładnie taką samą bym stworzył w przypadku getów, putów, delete'ów i tak dalej. I tutaj wskazuję właśnie, że wszystkie moje posty będą wskazywać, będą produkowały 201Created, będą zwracały na ten moment tylko jakiegoś inta, który będzie jakimś IDKiem, bo. Bo, bo wiadomo, że przy, przy 200 jedynce musimy przynajmniej tego ID-ka zwrócić, a najlepiej cały URL do, do nowo utworzonego zasobu. No i możemy, możemy zwrócić jakąś 400, jeżeli nasz Nasz request był zły albo 422. Na przykład, w przypadku połączenia się z jakimś zewnętrznym api, jeżeli tam jeszcze jakieś parsowanie się nie powiedzie, to 422 jest akurat takim elementem, który można by było zwrócić. Wiadomo, że dla każdego potem endpointu również możemy. Zdefiniować już konkretne, jeżeli stwierdzimy, że oprócz tych standardowych też chcielibyśmy, żeby zwrócił nam żeby zwrócił nam 404, no to też nie ma żadnego problemu. Możemy wskazać właśnie już potem poszczególnie dla każdego jednego endpointu, jeżeli będzie on zwracał coś więcej niż te standardowe odpowiedzi, możemy, możemy zwrócić konkretną, konkretną odpowiedź, więc jest to super ładnie konfigurowalne. Natomiast nie powiedziałem o tym, czym jest to API. To API to nie jest mój cały projekt, tylko API mamy tutaj mamy serwis API i tutaj mamy całą naszą magię standardową, którą stosujemy w kontrolerach. Tutaj sobie wstrzykuję jakiegoś mediatora i za pomocą tego mediatora tworzę komanda, który, który będzie przekazany do warstwy aplikacji i za pomocą mediatora wysyłam. No, i tak jak już pokazywałem, ten komand ma jakiegoś handlera, oczywiście ma jakiś tam walidator i inne, i inne rzeczy, więc wszystko to, co znamy już standardowo ze wszystkich projektów, tutaj już się znajduje. Dlatego tutaj, właśnie w tym przypadku, dopiero definiuję to, w jaki sposób. Jaki będzie rezultat mojego API, bo sam endpoint, sam endpoint nie ma tutaj zielonego pojęcia. Jemu jest wszystko jedno. Jemu jest wszystko jedno, co ja będę tutaj zwracać, bo jego to nie obchodzi. On ma przyjąć ten request i przekazać go dalej i więcej się nimi nie zajmować. Jeżeli coś byłoby nie tak, on ma być takim mechanizmem, który tylko pilnuje, o, mm, pilnuje to, żeby nasze API działało. Poprawny sposób, to nasz moduł, właśnie nasz serwis tutaj, to API w tym kontekście ma sterować już jakąś logiką, to znaczy ma przenieść to dalej do, do warstwy aplikacji, gdzie jest logika biznesowa, ma stworzyć odpowiedź i ma tą odpowiedź przekazać potem. Z powrotem już z naszego api. Jedyne o czym trzeba pamiętać w takim przypadku, że jeszcze musimy ten taki serwis api sobie dodać właśnie do, do kontenera IoC. Dlaczego? Właśnie ze względu na to, że tutaj używamy from services, więc musimy ten serwis zarejestrować jako serwis, a nie tworzyć jakąś zwykłą klasę, która po prostu miałaby być w wywoływana. Tutaj realnie wstrzykujemy, wykorzystamy, wykorzystujemy dependency injection, wstrzykujemy do naszego endpointu jeszcze to API po to, żeby móc z niego skorzystać. I w taki sposób możemy właśnie standardowo naszą aplikację, która jest właśnie przygotowana tak na co dzień, przygotowywana w kontrolerach, możemy bardzo szybko przepisać do minimal API. I jak widzisz, w końcu możemy wykorzystać również to, do czego została stworzona czysta architektura, bo w czystej architekturze zawsze mówimy o tym, że robimy te wszystkie warstwy i rozdzielamy je fizycznie od siebie, żeby w razie czego móc każdą warstwę zastąpić w każdym momencie. I zwykle daje się, daje się przykład taki, że mielibyśmy teoretycznie przekazywać, zastępować na przykład bazę danych. Nie mielibyśmy korzystać teraz już z Entity Frameworka albo nie mielibyśmy korzystać z MS tylko chcielibyśmy skorzystać z Dapera i połączyć się z mysql -em. Wtedy teoretycznie moglibyśmy tylko tą naszą warstwę prezystancji podmienić, i wszystko powinno działać. Natomiast oczywiście, czysta architektura daje nam też możliwość podmiany dowolnej warstwy. W związku z czym zachęcam też do chociażby spróbowania tego, żeby zastąpić naszą warstwę, w której stworzyliśmy api za pomocą kontrolerów i przepiąć się na takie minimal api. Żaden inny, żadna inna część kodu nie powinna zostać ruszona. Ale żeby jeszcze bardziej zachęcić do, do spróbowania, też przygotowałem krótki. Krótki przykład, jak moglibyśmy zrobić to za pomocą Vertical Slices, które są ostatnio bardzo, coraz bardziej popularne. Dlatego przygotowałem też bardzo prosty przykład, i tutaj jest jeszcze, jeszcze ciekawiej, bo w Vertical Slices jedyne co dodajemy, tak realnie, to dodajemy taką metodę jak Carter. Metoda Carter, znaczy biblioteka Carter, którą, którą sobie dociągnąłem, też z nugeta, daje nam możliwość, Stworzenia właśnie modułów, stworzenia e, przeniesienia części, bezproblemowo przeniesienia części naszej e, logiki, właśnie związanej z tworzeniem api, do innej warstwy. Dlatego też tutaj stworzyłem drugą, e, drugą warstwę. To znowu będzie jakiś tam application, warstwa typu application, i tutaj mam folder o nazwie. Features. W featuresach mam produkty i mam e, komandy, mam, albo mógłbym to po prostu nazwać zamiast komandy, mógłbym to po prostu nazwać. Mogę to od razu zmienić, żeby było ładniej. E, mamy Create Product. I w Create Product będziemy mieli, właśnie będziemy mieli klasę Create Product. Jedyne, co, o czym musimy pamiętać, to to, że ona musi rozszerzyć interfejs iCarter Module. Po co? Właśnie ze względu na to, że Carter daje nam taką metodę jak add -roots. Add AdRoots właśnie pozwala nam na to, żeby skorzystać z, tych, z mapowania naszych, naszego API. Niekoniecznie w projekcie z naszym API, tylko właśnie w innej warstwie. No i teraz tutaj możemy sobie absolutnie wszystko zrobić w jednej klasie, w jednym miejscu, tak żebyśmy zamiast mieć Horyzontalne, będziemy mieli slice, y, które, które coraz więcej osób lubi i preferuje, dlatego tutaj wykorzystujemy sobie bardzo podobne elementy. To znaczy, mapujemy sobie mój, mój endpoint. Tutaj już możemy sobie od razu tak naprawdę przesłać to za pomocą mediatora. Tego mediatora możemy tak samo jak w przypadku mojego api w poprzednim, w poprzednim projekcie, wstrzyknąć po prostu do mojego endpointa. I wysłać tego komanda odpowiednio dalej. Wiadomo, że tutaj już standardowo będziemy mieli bardzo podobną, bardzo podobną strukturę, taką CQRS-ową, gdzie stworzymy komanda, stworzymy handler, każdy handler będzie miał walidator, więc wszystko mamy w jednym miejscu. Jedyne, co mamy wyrzucone w takiej sytuacji, to mamy wyrzucone, wyrzuconą warstwę domeny, bo ta warstwa. Domeny e, będzie, e, warstwa domeny będzie w tym przypadku niezależna, e, i, za, z, i, i tak naprawdę tą warstwę domeny, którą stworzyłem, ona jest współdzielona pomiędzy tymi dwoma projektami, które pokazuję. No i tutaj mam jeszcze pokazane to, w jaki sposób tworzymy taki filtr. E, tutaj będzie prosty filtr, mam nadzieję, że się nie obrazicie za brzydkie słowo, ale właśnie, żeby brzydkie słowa nie, do, nie zostały dopuszczone do mojego api. E, to znaczy, jeżeli ktoś będzie chciał stworzyć e, produkt o nazwie Dupa, no to będę zwracał bed request, że dupa jest allowed. Prosta sprawa i jak widzicie bardzo łatwo stworzyć taki taki um... Taki filtr. Jedyne co muszę przekazać, to invocation context i oczywiście delega i, i, i delegat next. Jeżeli coś tutaj się wydarzy, czyli z invocation context, czyli z tego kontekstu wywołania mojego endpointa, e, pobieram sobie argument. W tym przypadku to będzie argument numer 2. Zero to jest e, e, request, jeden to jest mediator i 2 to jest właśnie mój command, mapuję sobie i parsuję sobie ten, 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 ten argument właśnie na create product command i jeżeli nazwa tego produktu będzie równa dupa, to zwracam bad request, natomiast jeżeli wszystko tutaj będzie ok, to po prostu lecę z nextem, czyli przekazuję dalej do mojego pipelina wykonania tego requestu, Przekazując oczywiście ten invocation context, tak, żeby nie zgubić niczego. I to wszystko. W taki sposób właśnie będziemy tworzyć teraz filtry na poszczególnych endpointach, na poszczególnych grupach, jeśli byśmy chcieli, czy na wszystkim, co byłoby. Dozwolone, i tak jak chcielibyśmy stworzyć nasze api. No i teraz jeśli chodzi o samo, samo Vertical Slices. Z jednej strony jest to super podejście, no bo wszystko mamy tutaj w jednym miejscu tak jak chcielibyśmy. Mamy podzieloną naszą aplikację wertykalnie. Jak najbardziej to jest bardzo ciekawe podejście, natomiast mi osobiście Vertical Slices, przynajmniej w połączeniu z Minimal API, brakuje tutaj tego zbiorczego. Z tego zbiorczego. Mapowania grupy, tak żebym mógł sobie pogrupować wszystkie moje endpointy, wszystkie moje endpointy end dotyczące jednego zasobu. Na pewno dałoby się to jakoś ograć, natomiast jeszcze nie mam konkretnego pomysłu, w jaki sposób zrobić to elegancko, dlatego pokazuję to jako ciekawostka. Natomiast zachęcam do tego, żeby zrobić taki przykład i być może podrzucić mi gdzieś, czy na Discordzie, jeżeli jesteście ze mną na Discordzie, szkoły.neta, czy poprzez maila. Zapraszam, chętnie zobaczę, jaki macie pomysł na to, żeby coś takiego zrobić. No dobra, więc pokazałem wam mniej więcej jak można zorganizować nasz projekt właśnie za pomocą minimal API w czystej architekturze i za pomocą vertical slice'ów. Natomiast chciałem ci pokazać jeszcze na samo zakończenie, mamy 8 minut, mam nadzieję, że się wyrobię, krótki benchmark, bo po co właściwie mielibyśmy tworzyć minimal API i dlaczego Microsoft tak realnie mm, bardzo stawia na to minimal API. Pokażę ci prosty przykład znowu Stworzyłem jeden kontroler um, i jedno API za pomocą minimal API. Tu już się nie bawiłem z niczym dodatkowym, po prostu jest jeden endpoint test, jeden endpoint test 2. Ten drugi endpoint jest z dodanym filtrem. I podobnie mamy test kontroler. Um, za pomocą kontrolera mam prosty test napisany. Tak po prostu zwracam tylko i wyłącznie test, a do drugiego mam jeszcze dodaną akcję, czyli realnie jest to filtr. Na, jest to Action Filter, który znowu będzie ściągał wszystkie słowa dupa i w razie czego zwracał bad request. Tylko i wyłącznie tyle. I mam przygotowane benchmarki. Jeden benchmark już wcześniej. Zapuściłem, mam nadzieję, że mam go jeszcze tutaj do dostępnego. I znowu, bardzo możliwe, niestety, bardzo mi przykro, ale chyba nie jestem w stanie tutaj zwiększyć czcionki. Natomiast tutaj jest rozwiązanie, i tutaj, tutaj są, na dole się pokazują rezultaty tego testu, bo wykonałem. Na jednym i na drugim API bardzo prosty test, po prostu odpaliłem te podstawowe endpointy i już na podstawowych endpointach, czyli właściwie nic się nie dzieje, mamy różnicę około 13% w wydajności i w prędkości takiego rozwiązania. Natomiast jeżeli tutaj bym zmienił na benchmarks, Benchmark dupa, i znowu odpalę moje benchmarki. Mam nadzieję, że one się zaraz pojawią. To zobaczysz, że ta różnica będzie zdecydowanie większa. I już ci mówię, dlaczego ta różnica będzie większa. I w tym przypadku, właśnie w tych drugich benchmarkach, będą dodatkowe. Dodatkowo jeszcze będę sprawdzał, w jaki sposób. O, czy tam mi się coś wywaliło? Oho, mamy jakiś problem. To bardzo ciekawe, bo jeszcze przed chwilą działało. Eee, zaraz spróbujemy. Natomiast ja w międzyczasie, jak to będzie się kompilowało, gdyby się miało nie skompilować, to przepraszam cię bardzo. Eee, jak zwykle, eee, takie prezentacje, które są na żywo, zwykle coś się niestety nie udaje. Chociaż tu wygląda, jakby powinno być dobrze. Musisz mi w takim razie uwierzyć na słowo. Tutaj zresztą boję się, że i tak niewiele widzisz na, na moim ekranie. Natomiast zwykle wtedy wychodziło około 30% różnicy, właśnie jeżeli dodaję, dodaję drugi, drugi benchmark. Ten drugi benchmark miał Wywołać tylko i wyłącznie te drugie metody, te, w których zastosowałem właśnie filtry. Filtr z kontrolerów dobrze znany i te nowe filtry, które stosujemy w minimal API, czyli endpoint filter. I tutaj wychodziła, musisz mi uwierzyć na słowo, że wychodziła różnica około 30%. I już Ci mówię, dlaczego taka różnica się pojawia. Właśnie ze względu na to, i tutaj wrócę na momencik do, do, do mojej prezentacji, bo właściwie już zaraz będziemy kończyć, to wszystko zależy od tego, jak właśnie działa cykl życia takiego requestu pomiędzy kontrolerami a minimal API. W przypadku kontrolerów mieliśmy. Taką ścieżkę. Na początku z sieci dochodził request do naszego serwera, przechodził przez handler, przez root dispatcher, controller dispatcher, przez sam controller, authorization filter, model binding, action filter dopiero tutaj action, i dopiero w akcji była tworzona odpowiedź i kiedy była utworzona odpowiedź to albo mieliśmy jakiś exception handler albo wracaliśmy z odpowiedzią i kiedy wracaliśmy z odpowiedzią to znowu przechodziliśmy przez action filter model binding authorization filter controller tutaj co prawda omijaliśmy z powrotem controller dispatcher i route dispatcher natomiast od razu szliśmy do message handlera i za pomocą serwera http wracaliśmy do sieci z naszą odpowiedzią no i właśnie i Microsoft zauważył że to jest strasznie długa ścieżka, strasznie długa ścieżka, szczególnie, że nie wszystkie endpointy, nie wszystkie API potrzebują tego wszystkiego, bo skoro na przykład nie używamy authorization filtra, no to. Po co tam wchodzić? Po co tam w ogóle zaglądać? Tak samo, jeżeli nie wykorzystujemy action filtrów, to po co tam zaglądać? Niestety, ze względu na to, i to rozmawiałem, znaczy to, to widziałem na kilku prezentacjach, sami pracownicy Microsoftu widzieli to już od dłuższego czasu, że to był problem, że to był problem właśnie związany z tym, że pewne decyzje zostały podjęte 10 może nawet więcej lat temu i w tej chwili po prostu nie dało się tego odkręcić w samych kontrolerach, więc ta ścieżka w kontrolerach zawsze będzie widoczna. Nawet jeżeli nie używamy autoryzacji, nawet, nie, nawet jeżeli nie używamy action filtrów, no to musimy przez całą tą ścieżkę przejść. I dopiero w Minimal API zostało to e, zredefiniowane. E, z, z zostało cała te, cały ten silnik został napisany od nowa i teraz dopiero, jeżeli jawnie e, zdefiniujemy chęć. Tego, żeby wykorzystać endpoint filter, jeżeli chcielibyśmy wykorzystać authorization, jeżeli chcielibyśmy zrobić cokolwiek dodatkowego, to dopiero wtedy będziemy sięgać do bebechów gdzieś tam naszego api. Natomiast jeżeli dany endpoint nie korzysta z jakichś elementów, to po prostu tam nie zagląda. I właśnie dlatego, po pierwsze, mamy większą wydajność, jeśli chodzi o prędkość naszych zapytań, to jeszcze alokujemy mniej pamięci, właśnie ze względu na to, że mniej obiektów musimy stworzyć, Mniej obiektów musimy przejrzeć jeszcze po drodze, żeby przejść ścieżkę od requestu do responsa i od responsa do właśnie do, do samej odpowiedzi, do do naszej sieci. Dlatego też właśnie dużo większe skupienie w tej chwili w Microsofcie i w dotnecie będzie na tym, żeby stosować Minimal API. No bo umówmy się niestety, ale wersja z kontrolerami jest już naprawdę przestarzała. Nie tylko ze względu na to, jak wygląda silnik właśnie do tego, jak wygląda cykl życia każdego requestu, ale również ze względu na to, że jest to zaszłość. Zaszłość po MVC którego realnie już w dzisiejszych czasach nie używamy. I tym właśnie miłym akcentem na dzisiaj zakończę. Zapraszam w tej chwili do pytań. Jeżeli macie jakieś pytania o minimal API, o wersję z kontrolerami, o mój projekt, na tyle, ile będę mógł odpowiedzieć, oczywiście również odpowiem. Także, także zachęcam teraz do zadawania pytań. Żebym ja te pytania dobrze widział, to pozwólcie, że przestanę szerować mój ekran. Będę teraz na pełnym ekranie, i jeżeli coś się pojawi, to będę odpowiadać. Czy Minimal API wprowadza jakieś specjalne narzędzia czy mechanizmy ułatwiające proces tworzenia i utrzymania interfejsów API? Ciężko mi powiedzieć. Nie, wydaje mi się, że nie. Tak naprawdę, jeżeli, jeżeli jakby bezpośrednio. Bezpośrednio w, samym, w samych paczkach Microsoftowych, w samych paczkach tutaj związanych z, z Minimal API, nie ma żadnych dodatkowych narzędzi. Natomiast, jeżeli chcielibyśmy coś takiego stworzyć, no to, to, to prawdopodobnie trzeba byłoby to oblecieć jakimiś bibliotekami, ale szczerze mówiąc, nie, 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 nie patrzyłem na to, bo póki co. Wszystko to, co tworzę, a mój projekt, który ma w tej chwili już ponad chyba 100 endpointów, jeśli dobrze kojarzę, jest utrzymywany dokładnie w taki sposób, który pokazałem przed chwilą na, na solucji i, i, i bardzo łatwo jest to, bardzo łatwo jest to do tej pory w utrzymywaniu, więc nie widzieliśmy żadnej potrzeby tego, żeby dokładać jeszcze dodatkowe elementy. Jakie są główne różnice między minimal API a tradycyjnym podejściem do tworzenia interfejsów API w ASPNet Core? Y Poza tym, no właśnie, jakby ciężko, ciężko mi tak, tak dokładnie odpowiedzieć na, na to pytanie, bo, no bo mam, mam wrażenie, że w czasie prezentacji odpowiedziałem w większości pomiędzy, jakie są różnice. Bo przede wszystkim różnica jest taka, jakby myśląc o samym minimal API, głównie myślimy o tym, że nie przekazujemy, nie przechodzimy przez cały ten cykl życia, natomiast jeśli chodzi o tworzenie, no to właśnie nie musimy utrzymywać tych ciężkich kontrolerów. Dla mnie to jest główna różnica i to w jaki sposób będziemy sobie utrzymywać na szkod będzie dużo prostsze, przez to, że nie, nie mamy tego narzutu związanego z kontrolerami, nie mamy narzuconej konwencji nazewniczej, w którym mieliśmy teoretycznie mogliśmy dodać tą adnotację, gdzie, gdzie root nam się tworzył z nazwy kontrolera. Tego wszystkiego nie ma i bardzo bardzo dobrze. Ja osobiście też nie jestem fanem adnotacji, które, które były często i gęsto wykorzystywane w kontrolerach. I tutaj, tutaj w, przy, przy tworzeniu minimal API zdecydowanie bardziej skupiamy się na tworzeniu właśnie tych chainów, metod rozszerzających tych chainów, metod statycznych, które, które dają nam obraz całego, całego endpointa zamiast tych adnotacji, co też potem będzie prostsze też w testowaniu, bo testowanie chociażby data annotation za pomocą jakby... Jak, Porównywaliśmy sobie kiedyś testowanie za pomocą naszych walidacji, za pomocą fluent, a fluent Validation, a Data Annotation. No to samo testowanie w Fluent Validation jest zdecydowanie prostsze. Ten kod jest łatwiejszy w utrzymaniu i testowaniu. Tak samo w tym przypadku. Mamy łatwiej, łatwiejszy w utrzymaniu kod właśnie ze względu na to, że wykorzystujemy metody statyczne, a nie. A nie data annotation, do których po prostu od, od strony testów ciężej czasami się dobrać. Jeżeli nie ma więcej pytań, bardzo dziękuję za dzisiejszy czas. Wyrobiliśmy się chyba idealnie mam, mam takie wrażenie, jeżeli ktoś by miał ochotę więcej ze mną porozmawiać, więcej ze mną, podyskutować na temat Minimal Api czy czegokolwiek innego, zachęcam po pierwsze do wejścia na stronę szkoła.neta.pl, gdzie można znaleźć większość moich sociali i tam też można dołączyć do Discorda, który zrzesza polskich dotnetowców także zachęcam codziennie prowadzimy bardzo ciekawe dyskusje jeżeli masz ochotę miałbyś ochotę rozwijać się gdzieś też pod moim okiem zapraszam w ogóle do szkoły i rozejrzenia się po szkoleniach które mam w w przygotowaniu. No i jeżeli chcesz bezpośrednio ze mną napisać, zapraszam albo na Instagrama kajetan.duszyński, albo poprzez maila kajetanmałpaszkowa.net. .pl. Natomiast za dzisiaj bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że będziesz kontynuować oglądanie dotnetcami, bo jeszcze wiele bardzo ciekawych prezentacji przed nami. I daj koniecznie znać, co sądzisz o dzisiejszej prezentacji i dzisiejszym dniu, w którym mam nadzieję, bardzo dużo się nauczysz. Dziękuję ci bardzo i do zobaczenia.